Serdecznie witam na pomocowej konferencji Radomiak Motor, wynik 3-0, Piotr Świerczewski, trener Motoru Lublin, Armin Tomala, trener Radomiaka. Chyba tradycyjnie rozpoczniemy od podsumowania, może rozpocznie trener gości. No co tu mówić, już mnie pan samym wynikiem mnie pan zdołował, żeby był 0-3, 3-0 przepraszam, bo graliśmy. No niestety, no, przegraliśmy mecz. Trzeba to przyjąć na klatę. Drużyna z Radomia była konsekwentna w swojej grze. Strzeliła bramki po tych okazjach, które miała. My niestety nie. Musimy wrócić z bagażem 3 goli do domu. Jest to przykre, bo zawsze jest przykrość, jak się przegrywa mecz. Tym bardziej, że człowiek daje naprawdę trochę serca i poświęca się na treningach i siedzi z chłopakami, i biegam z nimi i wszystko, no i myślałem, że dzisiaj naprawdę lepiej zagramy, ale no niestety, no graliśmy tak jak graliśmy, pierwsza bramka dosyć szybko padła, no i tak się to troszeczkę nam posypał nasz plan. No, gratuluję drużynie przeciwnej, to jest tylko sport, będziemy teraz przygotowywać się do kolejnego meczu. Musimy błędy, jakby, które popełniliśmy w treningach, poprawić, żeby ich nie popełniać. Konsekwentnie będziemy nasz plan realizować, czyli następny mecz, no, będziemy grać o zwycięstwo. Chcieliśmy we wszystkich meczach już do końca sezonu wygrać mecze, niestety nie udało się i taki jest sport. No. Gratuluję, przepraszam, trochę chory jestem. Gratuluję to panu trenerowi. Dziękujemy. Proszę teraz, Armin. Znaczy tak, może zacznę od tego, że dzisiaj tak naprawdę podkreślę to, co trener powiedział, że zagraliśmy bardzo konsekwentnie i tą konsekwencję było widać od pierwszej do ostatniej minuty. Tak naprawdę dzisiaj strzeliśmy 3 bramki w pierwszej połowie, tydzień temu równie dobrze w Niepołomicach mogliśmy też strzelić 3 bramki. Zabrakło skuteczności. Dzisiaj ta skuteczność, zwłaszcza w pierwszej połowie, była zdecydowanie lepsza i stąd ten wynik tak się ułożył. Później wiadomo, że już kontrolowaliśmy grę, nie wychodziliśmy wysoko. Czekaliśmy na swoje kolejne sytuacje, które były i tutaj już tej konsekwencji, jeżeli chodzi o skuteczność, zabrakło, ale trzeba się cieszyć, że my odwrotnie jak Motor mieliśmy teraz serię troszeczkę słabszych gier i gdzieś ta nasza gra nie wyglądała, nie zadowalała nas, zwłaszcza wyniki nas nie zadowalały. Dzisiaj zarówno wynik, jak i gra myślę, że mogła się podobać i było widać, że ta drużyna jest poukładana zarówno w defensywie, jak i w ofensywie. To cieszy, mimo że dokonałem przed tym meczem kilku zmian, można powiedzieć, że wielu zmian na różnych pozycjach, począwszy od bramki i w każdej formacji były zmiany. Także dzisiaj i zmiennicy, którzy dostali szansę od pierwszej minuty, zagrali naprawdę, uważam, bardzo dobrze. I przede wszystkim jako zespół funkcjonowaliśmy dobrze, także dziękuję za gratulacje i też chciałbym pogratulować swojej całej drużynie za konsekwencję i za mądrość dzisiaj, jaką wykonali i pracę, jaką wykonali na boisku. Dziękuję bardzo. Proszę, może są jakieś pytania do obu trenerów? Adam Onkosa, Radom Sport. Ja mam pytanie do trenera Tomali, bo powiedział pan o zmianach. Skąd były te zmiany? Bo o ile o Drewiku i Świdziku to wiedzieliśmy od początku, to Matysiak na kartach wypisywał się bardzo dobrze z tym meczu z Puszczą i tak samo myślę Marcin Dyszewski, który tam na Szyle radził sobie dobrze. Skąd te zmiany? Znaczy tak, no my analizujemy te mecze, patrzymy, później oglądamy to i patrzymy na każdego zawodnika indywidualnie i dzisiaj akurat wiem, jak Piotr Banasiak znosi mecze pod presją, znosi mecze u siebie przy pełnym komplecie publiczności i wiem, że po raz kolejny się sprawdził. Tak? To są bramkarze równorzędni, tak naprawdę praktycznie bronią do popełnienia błędu. Ostatnio można nie popełnić indywidualnych błędów Matysiak, natomiast tych bramek traciliśmy bardzo dużo. Ze względu nie na niego, tylko ze względu na naszą złą pracę w defensywie. Tutaj dałem szansę Piotrkowi, uważam, że zagrał dzisiaj bardzo dobre zawody. Jeżeli chodzi o pozostałych zawodników Marcina Wyszewskiego, każdy czeka na swoją szansę. Dzisiaj dostali zawodnicy inną szansę, musiał być bodziec do tej drużyny. I uważam, że ten bodziec był w odpowiednim momencie. Wyszli inni zawodnicy, zagrali to, co powinni zagrać i cieszymy się dzisiaj z 3 punktów. Nie będę tutaj indywidualnie, że tak powiem, się koncentrował na tym, dlaczego grał ten, dlaczego nie grał tamten. Najważniejsze, że musi grać zespół. To jest podstawa. Indywidualności to są potrzebne, ale w innych sportach. Tutaj najważniejszą sprawą jest dyscyplina i to jest gra zespołowa. Bardzo proszę.
No właśnie, ja mam pytanie, Maciej Kwiatkowski, jestem Dworcza do trenera. W czasie wszystkiego powiedział Pan, że dosyć szybko posypał się Wasz plan dzisiaj po tej straconej bramce. Jaki to był trenerze plan na tej dzisiejszej spotkaniu? Tak, taki, żeby przywieźć się punkty do Lublina, ale jak już drugiej minuty czy pierwszej minuty już przegrywamy, no to już teraz drużyna przeciwna też potrafi grać w piłkę i się cofnęli i czekali na swoje szanse. Skontratakuj, było widać, że te kontry naprawdę, to nie, że były groźne, one były skuteczne przede wszystkim. Dyscyplina w grze była po prostu widoczna, że no nie stracili bramki, bo to jest wszystko dyscyplina jakby drużyny, bloku defensywnego. Więc inaczej by było, gdyby powiedzmy na 20, 30, 40 minuta byłaby i byłoby 0-0 na przykład, to też oni by się otworzyli, więc gralibyśmy inaczej. Ale no, o co, no taki jest sport. Mecz trwa 90 minut, od pierwszej minuty do 90, nawet piątej niejednokrotnie, no straciliśmy bramkę właśnie w pierwszej czy w drugiej. Czy niektórzy by usiedli teraz na krzesełkach, a już była tak. Łotek, już was proszę. Może odbiegnę troszeczkę Basiu do trenera Piotra. Jako były znakomity reprezentant 70-krotny, no, wielce dotowany nasz zawodnik. Zresztą, zapytam o Gliniewa Bońca, o wybór na prezesa, co trener powie nam. Znaczy, się, no, ja pochodzę ze świata sportu i wyobrażałem sobie, że Polski Związek Piłki Nożnej będzie kierowany przede wszystkim przez ludzi sportu, a jak wszyscy wiemy, wcześniej ten związek był kierowany przez ludzi tak zwanego betonu. Byłych jakichś tam, powiedzmy, ludzi, którzy pracowali w milicji, w policji, nie wiadomo gdzie. Nie? I tutaj ja się cały czas nie boję mówić tego. Oni wiedzą dobrze, że to byli pułkownicy, jacyś tam. No, silniejsze się piszą. No, a dzisiaj no, mamy na szczęście człowieka, byłego reprezentanta Polski, człowieka, który chyba zna się na biznesie, on prowadzi jakieś tam swoje biznesy. Także no, mam nadzieję, że ta zmiana nareszcie nadeszła i myślę, że wszyscy to odczujemy, przede wszystkim te mniejsze kluby, bo z tego co wiem, to Zivi Boniek właśnie chciał pomóc tym mniejszym klubom, żeby młodzieży, żeby się po prostu szkolili i rozwijali bardziej. No, to myślę, że to będzie odczuwalne. Tylko spokojnie, bo to nie jest pewnie z dnia na dzień, tylko pewnie to trzeba poczekać troszeczkę. Bardzo proszę, są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo.